Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej pogadance. Bardzo dziękuję za wpłaty, za wsparcie. Proszę nas lajkować, podbijać i wszystko to, co robimy w sieci, ponieważ to nam bardzo pomaga i podnosi nas. Proszę Państwa, przygotowujemy się do czwartej konferencji stowarzyszenia, która odbędzie się 30 sierpnia. To będzie też niesamowite już wydarzenie. Proszę Państwa, już czwarte, tak, czas leci. Będziemy mieli wielu ciekawych gości i ogólnie będzie bardzo sympatycznie i fajnie. Wszystkich, którzy by chcieli przyjechać, zapraszamy do Izabelina, do Sanabello na godzinę 18, 30 sierpnia. Myślimy, że już tak cyklicznie będziemy co miesiąc te nasze spotkania stowarzyszeniowe robili i opowiadali i wspierali się nawzajem, a przybywa nam i członków, ale ludzi też, którzy potrzebują pomocy. Oczywiście też do naszego stowarzyszenia przystąpił fachowiec od EVP. Mówimy na niego wielkie ucho, bo on potrafi najbardziej niesłyszalny szmer odczytać. Ma na imię Michał. Niestety panel jeszcze nie jest gotowy z powodów urlopowych, bo myśleliśmy, że w tym tygodniu już ten panel będziemy mieli, ale wybaczcie Państwo, urlopy, pogoda, miło, ciepło i przyjemnie. Ale spokojnie, jak to się mówi, co ma wisieć, nie utonie, więc nie denerwujmy się. Proszę Państwa, i zawsze będę powtarzał i mówię dużo o Bogu, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Moje życie nie miałoby sensu, gdyby nie wiara w Boga, nie bliskość, gdyby nie moja modlitwa, gdyby nie różaniec. Ktoś napisał, po co Pan się z tym tak obnosi? No cóż, no wolę z tym niż czymś innym, kiedy patrzę na innych, co reklamują i czym się szczycą, to ja wolę jednak powiedzieć, że jestem chrześcijaninem, chodzę do kościoła i modlę się na różańcu. Może przez to dlatego tyle łask otrzymuję. Proszę Państwa, ostatnio pani jakaś napisała do nas, prosi o wsparcie z powodu zmarłego syna, jest bardzo załamana i co się okazuje, pewien ksiądz, nieważne skąd, poleca mnie, mówi do niej, proszę napisać do i przyjechać do pana Marka Szwedowskiego, bo to jest człowiek, który poprzez kontakt z Bogiem może nawiązać kontakt z pani synem. To niesamowite, to piękne, to wspaniałe. A więc ja uważam, że po prostu Bóg jest na pierwszym miejscu, a potem jesteśmy my. Proszę Państwa, pogoda jest nie najgorsza, jest ciepło, chłodno, czasem jest jak w tropikach, nie ma czym oddychać, jest duszno, ale jest dużo wolnego czasu, ludzie mają urlopy i oto tacy urlopowicze sobie grają w golfa. I nagle jeden dostrzega, że gdzieś tam dalej za tym całym placem golfowym idzie kondukt żałobny. No spojrzał, oczywiście grają dalej w golfa, ale jego przyjaciel raptem odkłada kij golfowy i ściąga kapelusz. No więc ten do niego mówi, co to kolega już przestaje grać? Nie, w końcu wie pan, 25 lat z nią żyłem. Proszę Państwa, w tym tygodniu wiele się rzeczy ciekawych działo. Zawsze mnie te rzeczy zaskakują, jest coś niesamowitego. Otóż muszę powiedzieć o pewnej pani, która przyszła do mnie porozmawiać ze swoim ojcem, który oczywiście nie żyje. Rozmowa była bardzo, taka bym powiedział, trudno nazwać, jak ta rozmowa przebiegała. Było dużo smutku, łez, płaczu, ciepła, śmiechu i wreszcie okazało się, że po wielu latach ta pani pogodziła się ze swoim ojcem poprzeze mnie. Wiecie Państwo, to niesamowite, kiedy stajemy się pośrednikiem między córką a ojcem. Za życia było różnie, nie można było, nie była w stanie mu przebaczyć, zrozumieć pewnych rzeczy.
A tutaj, prawda, podczas spotkania, podczas tego jako medium, kiedy opowiadałem i ona mówiła, pogodzili się. Myślę, proszę Państwa, że powinniśmy się pogodzić, zanim będzie trzeba używać, no tak nazwijmy, takich metod, ale jak widać, nawet po śmierci warto się pogodzić. Jakże ulżyło tej osobie, jakże to było wspaniałe dla niej przeżycie, że mogła to zrobić. Proszę Państwa, rozpoczynamy też film. Będziemy nagrywali film. Będzie to trochę inny film od tych poprzednich, więc musimy się do niego przygotować. Musimy do tego dobrze podejść. To film pokazujący naszą pracę, nasze działania, ale od strony historii. A więc poszukiwanie wyklętych, czy też niezłomnych, poszukiwanie na Palmirach, ale także historia pewnego człowieka, który próbuje skontaktować się i odnaleźć jakiś ślad swojego pradziadka, który w czasie wojny po prostu wziął gdzieś i zaginął. I to jest niesamowita historia, poznamy tego człowieka i wpleciemy to, tą całą historię w te dwie jeszcze historie. Już pracujemy nad tym filmem, mamy scenariusz, no to trochę będzie inny film, a więc zbieramy też fundusze na ten film, bo trzeba będzie trochę wziąć ludzi, statystów, trzeba znaleźć trochę ubrania innego. Będzie to taki trochę fabularyzowany dokument, ale już rozpoczynamy zdjęcia i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli go obejrzeć. Proszę Państwa, odnośnie sprawy ziemniaka i Sasa. No cóż, napisaliśmy pismo z wnioskiem o powołanie na eksploatację terenu, o pozwolenie właściwie, tak? I pokrycie kosztów całego tego przedsięwzięcia z funduszów stowarzyszeniowych. Zobaczymy, co nam odpiszą. Myślę, że może nam dobrze odpiszą, ponieważ jeżeli nie mamy pozwolenia, nie możemy nic zrobić. Nawet jeżeli opłacimy firmę, weźmiemy georadar, nie mając pozwolenia, nie mamy tam prawa być. Więc czekamy, ale myślę, że może otrzymamy pozwolenie, a wtedy może darczyńcy nasi wspaniali i inni pomogą nam, abyśmy mogli to zrealizować. Proszę Państwa, jest taka możliwość, że będzie można skorzystać z naszego przyjaciela z Niemiec, który jest w naszym stowarzyszeniu. Ma na imię Andrzej i będzie u nas przyjmował 20 i 29 sierpnia. Proszę Państwa, to jest licencjonowany człowiek, który pracuje jako hipnotyzer, a więc uwalnia z nałogów, prowadzi regresing, oczyszcza ludzi, pomaga ludziom odnaleźć siebie, ale jest także też i, jakby to powiedzieć, demonologiem czy świeckim egzorcystą, który uwalnia ludzi od różnych opętań, ale też jakby dręczeń. Głównie jednak pracuje jako hipnoterapeuta, który pomaga także dzieciom stanąć na nogi, oczyszcza je, ale także ludziom wejść w siebie, zrozumieć siebie i pomóc. I 28 i 29 sierpnia będzie przyjmował nasz przyjaciel z Niemiec, Andrzej. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał skorzystać, to proszę poprzez stronę, poprzez mail umówić się na wizytę, tak żeby nie było tłoku, bo już mamy parę osób zapisanych. Gratyfikacja za to jest po prostu jakby datkiem na stowarzyszenie. Jeżeli ktoś będzie chciał za pomoc uzyskaną dać jakiś datek na stowarzyszenie, będzie nam bardzo miło. Proszę Państwa, wyrzucamy żywność do kosza, a ludzie na świecie głodują. Czy Państwo sobie zdają sprawę, ile my dziennie marnujemy żywności? Na pewno nie. Robiono różnego rodzaju badania, sondy, ale okazało się, że pewien człowiek przejeżdżał koło śmietników. To był jakiś taki, jakby to powiedzieć, człowiek, który robi badania różnego rodzaju i potrafił około, na jednym osiedlu, w dużym mieście, około 20 bochenków znaleźć w miarę świeżego pieczywa.
wyrzuconego. Proszę Państwa, to jest tak, myślę sobie, że lepiej nie dojeść, niż się przejeść i połowę wyrzucić. Pomyślmy o tym, bo czasem, kiedy wchodzę do sklepu i jest piątek, wieczór, a czasem widzę sobotę, ludzie do koszyków pakują, jakby koniec świata miał być. A wszystko ma przecież swój termin. Koszyki są tak opakowane, że ledwo je ciągną. Albo mają dużą rodzinę, ale tak myślę, że to chyba piłkarzy gdzieś tam, prawda, biorą i nie wiem, dokarmiają, albo nie wiem, o co chodzi. A potem połowę, bach do śmieci, bach do śmieci, a przecież ktoś mógłby to zjeść. Proszę Państwa, był także ostatnio zlot gdzieś jakichś naukowców, którzy z niczego potrafią coś zrobić. To byli mali naukowcy. Kategoria była do 14 roku życia. Naprawdę wiele ciekawych rzeczy różnych można było tam oglądać. I ktoś nawet powiedział, że prawdziwa kobieta to potrafi z niczego zrobić dwie rzeczy. Zupę i awanturę. Proszę Państwa, mówiłem też o wielu różnych już rzeczach, ale także o tolerancji, o pomaganiu sobie nawzajem, o trochę takiej znieczulicy. O tym się trochę nie mówi, ale wyjedźmy poza nasz kraj. Zobaczmy, jak to inaczej wygląda, jak ludzie sobie nawzajem pomagają. Otóż mój znajomy opowiada, że kiedyś nie tak dawno jechał samochodem, zepsuł mu się, stał na trasie, nikt nie pomógł, nikt się nie zatrzymał. Każdy omijał, gdzieś jechał, pędził. I to niesamowite, tak? Jakoś się w końcu z tą usterką uporał, ale nie było nikogo. A opowiada potem, że pojechał, i tu, proszę Państwa, ciekawostka, do Rumunii. Tak, bo jeździ po Europie, zwiedza Europę, kiedy może pojechał do Rumunii. I stanął przy jakiejś chałupie, bo się okazało, że nie wie, gdzie dalej jechać. Nawigacja w ogóle mu gdzieś oszalała i wyszła jakaś Rumunka. I zobaczyła go siłą, proszę powiedzieć, siłą wciągnęła go do chaty. Dała mu jeść, pić, jeszcze jak to mówią, jakiejś góralskiej okowity. I mąż wytłumaczył typu na migi, pan tu, ja tam, tu się pchać. I go wypuścili. Gościnność, otwarcie. A u nas... Bardzo często, kiedy jeździmy, przyjdzie nam stanąć gdzieś na trasie, coś nie działa, czegoś nie wiemy, nikt się nie zainteresuje. Pomyślmy, trochę więcej empatii, trochę otwarcia, a nie tylko jadę, bo jadę i na nic nie patrzę. Także, proszę Państwa, trochę tak otwórzmy się. A z drugiej strony, czasami znowu mówię o takim słowach, czy jakby przekomarzaniu się, albo nierozumieniu tego, co mówimy. W szpitalu lekarz pyta pacjenta, czy nie odczuwa pan nudności? Nie, absolutnie, mam tu takie małe radyjko, daję radę. Proszę Państwa, i tak już na koniec, ostatnio poznałem też młodego człowieka, 24 lata, który ma rodzinę w Stanach, a przyjechał tu do Polski, studiuje, uczy w szkole angielskiego i też jest medium, i też jest jasnowidzem. Oczywiście próbuje, tutaj działa, ma swój kanał, pracowaliśmy nad różnymi rzeczami, nad sprawami, które mamy i muszę powiedzieć, że nas zaskoczył. Bardzo fajny, bardzo otwarty, bardzo wesoły człowiek. Rozmawialiśmy, że tak powiem, parę godzin. Oczywiście po polsku, bo on mówi po polsku, rozumie, aczkolwiek można wyczuć ten jego akcent. I kiedy zapytałem się, czy mu się Polska podoba, powiedział, tak, bardzo mu się podoba. Tylko dlaczego ci ludzie są tacy zamknięci i tacy smutni wszyscy? No właśnie, bo my trochę jesteśmy zamknięci, smutni i właśnie jacyś tacy. Ten młody ów człowiek będzie także na konferencji, także staje się naszym członkiem i chce nam pomagać. Nam, to znaczy Państwu, bo no nam jako nam to nie, bo my razem pomagamy innym, wspieramy i działamy i robimy coś dobrego. I tak na koniec coś o naszych małych Milusińskich, czy naszym Jasiu, który jest zawsze mądry. Nauczycielka pyta się Jasia na lekcji polskiego. Jasiu, jeśli powiem, że ja wychodzę za mąż, to jaki to będzie czas? A Jasiu odpowiada, najwyższy, proszę Panią, najwyższy. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Proszę lajkować, podbijać wszystko. Proszę o subskrypcję.
Dobrze mówię? A jeśli czasem nie tak, gubię się w tym wszystkim. Ale proszę Państwa, wiemy o co chodzi. Proszę o wsparcie i wszystko to, co możemy sobie nawzajem poprzez internet zrobić, a więc podnieść naszą oglądalność, proszę udostępniać. Wszystkich zapraszam na konferencję, ale i do czegoś dobrego robienia, do dawania siebie innym. Może hasło na nadchodzący tydzień to daj siebie innym. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu, tak? Jak powiedziałem, podaruj komuś swoją godzinę, no więc podaruj komuś siebie, swój czas. Nie bądź obojętny, zastanów się i zobacz, co otacza cię dookoła, kto otacza cię dookoła. Bo czasem dopiero okazuje się z nekrologów, to on chorował, to nie żyje? A przecież mieszkał obok nas. Ale gdybyśmy się zainteresowali, otwarci byli, może byłoby inaczej. Więc, kochani moi, zachęcam do takiego działania, do podejmowania różnych fajnych wokół siebie inicjatyw. No i miłego spędzania urlopu, oby trwał jak najdłużej, a wakacje nigdy się nie kończyły. Jaś mówi do mamy: mamo, wyczytałem, że w jednym państwie właśnie zaczynają się wakacje. No chyba tak. Pojedźmy tam. Dlaczego? Bo u nas się właśnie już kończą. Do zobaczenia, do usłyszenia.